Witajcie, tutaj Badzios. Teraz zajmiemy się nagraniem kolejnego odcinka z gry Kenny Lynch 2 Dog Days. Tak jak wcześniej widzieliście, Kenny Lynch oraz Xiu zostali pojmani przez tych wszystkich złych ludzi, przez tych bandytów. Z tego co tutaj słychać na tym przerywniku, widocznie jakieś tortury ich napotkały po drodze. Brzmiało to naprawdę nieprzyjemnie. Zaraz zobaczycie, co stało się z naszymi bohaterami oraz z Xiu. Uprzedzam, hardkorowe dosyć sceny będą. Nie wiem, czemu to tak długo się buforuje. Zazwyczaj wszystko trwało o wiele szybciej. Ale dobra, poczekajmy. Zaraz wskoczymy do akcji. Dobra. Jak widzicie, Lynch gdzieś tutaj się przebudził w jakimś śmietniku, cały pocięty ostrymi narzędziami. Już chyba jest wyjaśnione, dlaczego ten rozdział nazywa się 1000 cięć. Chyba tyle możemy spotkać na ciałach Kane'a, znaczy Lyncha. Musimy teraz uratować naszego przyjaciela. Nie wiem, gdzie on jest. O, tutaj. Dobra, na ziemię tego kurwa grubasa. Ładnie. Lynch go wykończył. Ale nie dziwię się, że jest wkurwiony i go zajebał gołymi rękami, skoro został tak zmasakrowany przez tych bandytów. Kane też nie wygląda za najlepiej. Naprawdę dramatyczne sceny. Aha, kurwa, oni zabili Xiu. Czyli teraz Lynch odrodzi się w nim ten psychopata, ten morderca, ten pojeb, szajbus. Myślę, że Lynch już nie będzie znał litości w ogóle podczas dalszej rozgrywki. Ale o to chodzi. Dobra. Biegnijmy sobie w naszej drodze ucieczki i zemsty. Chyba na górę. Tak. Właśnie. Tutaj czeka nas jedna z misji, których musimy się chować i przejść niezauważonym wokół ochrony. Nie lubię za bardzo tej misji. Mam nadzieję, że jednak uda mi się ją jakąś przejść. Musimy, kurwa, się tu jakoś przekraść, ale ciężko to widzę. Kurwa. No, zobaczył? A, po chuju. Żeśmy zrobili. Dobra, chyba że nam się uda tą misję jakoś przejść. Kurwa, nie mogę nikogo zabić. To bez sensu przecież. Byśmy chociaż mogli na jakieś ręce tutaj walczyć albo coś. Ale dobra, może jakoś przejdę psim swędem. Mam się tam nie zatrzymywać za tym. Chyba że oni chyba zauważyli Kane'a. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Chyba dobrze. A. Bałem się tej misji. Zrobiłem ją w ogóle nie tak jak trzeba. Także jak ktoś lubi się skradać, to tam będzie mógł się wykazać w tych umiejętnościach.
My natomiast przebiegliśmy sobie po prostu koło strażników. To było zrobione banalnie. Może to się nie nadaje na jakiegoś tam gameplaya, taki sposób rozgrywki, ale nie będę się rozczulał. Dobra, tutaj teraz musimy do tych gliniarzy się chyba podkraść. Nie wiem, czy oni broni nie wyciągną czasem. Aha, dobra. O kurczę, jakie lagi mam. Wezmę sobie ammo. Przeładuję. Ten gość jest. Cholera. O kurde, nie no, mam takie lagi, nie wiem co się dzieje. Się podniosę. A, zginąłem. A nic. Dobra, myślę, że na chwilę się rozłączę, sprawdzę sobie tam, czy mi się nie poprzestawiały jakieś konfiguracje i zaraz od tego samego momentu zacznę rozgrywkę. Dobra, to na razie. Dobra, jestem już z powrotem. Sorry za takie skręcanie filmików, ale miałem na laptopie włączony tryb zrównoważony i mam wtedy lagi podczas grania. Kurwa, co jest? Co jest? Kurwa, ale... Ale żem zajebał. Dobra, jeszcze raz. No, nie każdy będzie let's play taki zajebisty, wiadomo. Dobra, mam gnoja. O kurwa. Nas tu skurwieli. Wyryżny w pień. Już zdenerwowałem się. Chyba muszę jakieś ubranie strzyżnąć. Do cholery jasnej. Tam jakaś była przed tym spluwa gdzieś. Tutaj chyba. Dobra. Ammo uzupełniłem. Strasznie chujowy jest ten rewolwer. Nie wiem jak ta policja może z tym chodzić. Ten typ jest tam. No kurwa. Jeszcze jakiś typek z jakimś Uzi. O kurwa, wreszcie. Bierzemy Uzi oczywiście. Bierzemy takiego. Te gnoje są. Chwila, gdzie mam iść? Tutaj gdzieś. O kurwa. Ci goście są, no tak. Dobra, ten zginął. Tutaj kogoś widziałem gdzieś. Tu się zakradnę może od tej strony. Gdzie ten typek jest? A tutaj, kurwa, przed nami. Dobra, został ubity. Ten też. O kurwa. Kto mi tu zajebał? O kurwa, ten chyba taki dobry jest. Tam jeszcze jakiś typ, on gdzieś był.
Kurwa. Gin, kurwa, pierdolcu. Czy ten? Dobra, dostał w ryło. Spadamy tędy. Liczysz jakieś wypominanki robi? Sklepu telewizyjnego? Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Lynch naprawdę zaświrował w tym momencie. Lynch, I need you to calm down. Go fuck yourself, Kane. Fuck off home. That's what you want. They killed Sue. I'm sorry, okay? We can get out of here. They ain't gonna fucking get away with this. Yes, they are. The dead don't care. Believe me. I know. Look, I want out. But I need this deal. I need to do this for my daughter. And then no more. This is my last job. Then fucking go. Lynch. Shang-Chi is not gonna stop. Now we need to be on that boat. And I ain't leaving empty-handed. Not now. This is all I got. And I need your help. Are you with me? No to panowie się wkurwili. Czuję, że będzie niezły rozpierdol. Gdzie mam iść? Tutaj? Chyba. To tak. Ten dostał w ryj. O kurwa. Kurwa ty. Skurwielu. Dobra, masz mordę. Gnojku. O kurwa, jeszcze pies. Ale ta broń jest chujowa. Na odległość ona jest naprawdę do dupy. Tutaj? Tędy raczej. A, wyjdę tędy. Wezmę może gaśnicę. O kurwa. O, ogień z ziemi, nieźle. Ja pierdolę, ilu ich tu jest. Spierdalam. To było niezłe.
Ja pierdolę. Ile ich tu jest, tych gości? O cholera. Praktycznie zadyma tu jest niezła. Jeszcze tego gnoja ubiję. Się tylko wychyli. O kurwa, co tam się dzieje? Kurwa, ta jednostka specjalna jest naprawdę dobra. O ja pierdolę. Hardcore. Gdzie my mamy teraz iść? Spierdalamy. O, dobra. Chyba koniec tej kurwa zjebanej misji. Oj, to było naprawdę hardkorowe. Chyba panowie właśnie znaleźli jakieś ubranie, przebierają się i będziemy mogli sobie już chodzić normalnym Kane'em Lynchem, nie tym takim roznegliżowanym. Jednak tak, przebrali się. O kurwa, to chyba zabolało Lynch'a. O, już zadyma. Na dzień dobry. O cholera. Co to jest, kurwa? Dobrze, że te beczki są. O cholera. Coś skurwieli ubić. Ten gnojek jest. Tam jest jakiś pierdolec. Że się tutaj sobie. Aj, chujowo nie trafiłem. Tego gnoja ubiję. Pięknie mu zajebałem heada. A skurwiel pierdolony. Dobra. Ten zginął. Kurwa, co on mówić? O kurwa, zajebał mnie. Cóż, niestety. Dobra, chuj, myślę, że pożegnamy się, dokończę tą misję następnym razem. To była taka jakby zapowiedź, co, na co nas będzie czekało, co nas będzie właśnie w kolejnych odcinku. Także dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.